Ho, ho, ho. Cześć, tu Izabela. Witam Cię świątecznie w prezentowniku, który tym razem przeprowadzę z Jennifer Ariston. To jest ostatni dzień jakby z nią, bo możecie ją nabyć i spędzić z nią Sylwestra, wspierając moją aukcję na Allegro. Aukcja jest od złotówki, także ja za przesyłkę płacę, także otrzymacie ten oto kartonik, więc możecie z Jennifer Ariston oglądać sobie Przyjaciół w Sylwestra i nie musi być tak nudno i gwiazda będzie u Was. Możecie ją zaprosić też na Wigilię, ale to już następnego roku, lub wykorzystać do jakichś innych celów, prawda? Także zapraszam, żeby wesprzeć Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dokładam do tego kartonika kartonik z biżuterią. Także jest to mój zestaw upominkowy, który wystawiam na Allegro. Jak mówiłam, akcja jest od złotówki. Natomiast zapraszam oczywiście do wsparcia też mojej pracowni, mojej pracy, mojego marzenia, bo właśnie tym jest ta praca, którą wykonuję. Wiadomo, w tym roku było bardzo ciężko, dlatego na aukcji nie wystawiam torebki drewnianej jak co roku, bo tak naprawdę ten rok dał mi też ostro popalić, ale chciałabym Wam zaprezentować rzeczy, które możecie u mnie kupić lub przyjść i zrobić, wykonać samodzielnie na warsztatach, które oferuję. I tak naprawdę oferuję rzeczy, które już od 30 zł można coś fajnego zakupić na prezent lub wybrać sobie warsztaty. Warsztaty mam od 50 zł, to są warsztaty, na których możesz stworzyć trzy fajne rzeczy biżuteryjne, kolczyki, takie jak mam na sobie, trzy w jednym. To jest kolczyk, do którego dokładam nakładkę i tworzy mi się taki kolczyk, albo go ściągam. I mam minimalistyczną wersję, którą mogę założyć na Sylwestra do małej czarnej, naturalnie. I co ciekawe, zakup każdej rzeczy to posadzone drzewko swoim imieniem. Drzewka sadzimy takie bardzo małe, albo je po prostu hodujemy z nasion, które są. To są jabłonie. Na razie w naszej pracowni jest bardzo dużo jabłoni i tak naprawdę gruszy. Są też orzechy i jest dużo krzaków owocowych, więc zapraszam Cię serdecznie, ponieważ nie jest istotną informacją to, że sadzimy drzewa, tylko z tych drzew możesz czerpać owoce. Czyli przyjechać sobie w miesiącach lipiec, sierpień do nas, zawsze będziesz ugoszczony małą czarną, bo od tego, jak mówi Coco Chanel, zaczęła się wielka moda. I ciastem owocowym możesz też zabrać, ponieważ zrywamy bardzo dużo tych owoców, więc na pewno obdzielimy Cię jakimiś i na pewno nie wrócisz z pustymi rękami, na pewno wrócisz wypoczęty, mamy fajną huśtawkę, można się zrelaksować, bardzo pięknie ptaki śpiewają, także naprawdę jest to magiczne miejsce, nie ma tam wygód Sheratona, ale jest święty spokój, więc to, za czym każdy tęskni, szczególnie teraz, w tym szale przedświątecznym. Natomiast ja chciałabym Ci zaproponować na prezent, bo mamy jeszcze 3 dni, tak naprawdę zostało poniedziałek, wtorek, środa. Chciałabym, żebyś wsparł moją firmę i jeżeli jeszcze nie masz prezentów, to zaproponować Ci takie drewniane etui na okulary. Ono będzie przez te 3 dni w promocyjnej cenie za 70 zł u nas w Krakowie. Tutaj ono jest magiczne, tak się otwiera, to jest z drewna, całkowicie wykonane z drewna, wykończone w środku albo skórą, albo filcem, dlatego sobie sam wybierasz wypełnienie i może być spersonalizowane, czyli tutaj może być grawer, na przykład kochanie nie liczy dni, spraw by dni się liczyły, albo dla gwiazdeczki, albo niech to będzie wspaniały dzień, albo niewidoczne jest najważniejsze dla oczu. I różne takie sentencje, nie wiem, czy dobrze to powiedziałam. Drugą propozycją, nieco droższą, ale też w promocyjnej cenie, mam teraz za 200 zł takie torebki drewniane. Każda jest niepowtarzalna i tak naprawdę wyjątkowa, bo stworzona z tak naprawdę różnego gatunku drewna i każde drewno jest niepowtarzalne przez to, że ma takie swoje. Widzicie, tutaj starałam się uwidocznić to w malowaniu i podkreślić to. Ta torebka jest bardzo lekka i wodoodporna i tak naprawdę stworzona z dobrą energią, z myślą o moich klientach. Zawsze to staram się wykonywać te przedmioty z uśmiechem i z
pasją przy dobrej muzyce, nie tylko polskiej, i tak naprawdę z sercem, żeby ktoś, kto kupi już u mnie taką rzecz, był naprawdę zadowolony. Na to jest gwarancja, także jeżeli cokolwiek by się tam zepsuło, odpukać, niemalowane miało być, to oczywiście Ci to wymienię. Wszystko robię sama, więc tak naprawdę nic się nie zmarnuje u mnie. I drugi model, który Ci polecam, bo kolory są różne, to jest taki na przykład złoty. Tutaj patrzcie się, jak Jennifer Aniston by wyglądała, jakby to nosiła. On jest na złotym łańcuchu, ale fajnie jest w tych torebkach to, że możesz sobie tak naprawdę dopiąć łańcuszek i zmieniać go jak chcesz. To jest akurat nie taki złoty łańcuch. Będę jak Jay-Z. I go dopinamy. Jeżeli masz swój ulubiony, prawda? Każdy ma w swojej szafie torebkę z fajnym stylowym łańcuszkiem, na przykład skórzanym. Teraz zazwyczaj większość torebek jest projektowana tak, że dopinają łańcuchy i można sobie zmieniać, także jeżeli mają tylko coś takiego, nie wiem, czy to będzie widać, to na pewno możecie dopiąć nawet do tej, więc o, tak wygląda złoty model. I to jest wersja sylwestrowa tak naprawdę, więc też można się w domu spędzić miło czas, a tą torebkę zabierać tak naprawdę na co dzień. Ona jest wodoodporna, także z fajną przekrętką. Widzicie, ona jest cała z drewna, a tutaj możecie napisać dla Złotka. Albo Złotko, niech to będzie wspaniały dzień. No i macie naprawdę fajną, stylową torebkę stworzoną w Krakowie z miłością, z pasją i zadowoliliście już dwie kobiety, czyli mnie, która to zrobiła. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy wspierają moje marzenie, bo tak naprawdę ten biznes jest moim największym marzeniem, które udało mi się zrealizować. Mam nadzieję, że koronawirus mi go nie zabije. I tak, jestem Izabela, jestem z Krakowa. Nie boję się, że mnie zje smog wawelski, ale że mnie zje ZUS. Więc jeżeli możecie, to mnie wspomóżcie. Przyjdźcie. Nie musicie nic kupować nawet. Fajnie będzie, jeżeli przyjdziecie do pracowni na Kazimierza Wielkiego 108. Jeżeli jesteście z Krakowa i po prostu osłodzicie mi dzień miłym słowem. Zapiszecie się na warsztaty. Albo po prostu pozwólcie mi stworzyć, zamówicie sobie prezent w cenie, jaką pokocha Wasz portfel, i pozwólcie mi stworzyć rzecz unikalną tylko dla Was. To była druga moja propozycja prezentowa. Te torebki, jeżeli jakiejś nie ma na stanie, to do 2 dni jestem w stanie je zrobić. Oczywiście niektóre modele, bo niektóre wymagają 2 tygodni, żeby dopracować nie tyle samo cięcie, ale niestety konserwacja zabiera mi bardzo dużo czasu i są naprawdę pracochłonne modele, które Wam pokażę w następnym filmiku. Natomiast jest jeszcze taka wersja kolorystyczna. Popatrzcie się, fajne jest to w tej torebce, że ona naprawdę wygląda tak, jakby była ze skóry. Tutaj na miejscu dobieracie sobie, czy chcecie ją mieć z łańcuszkiem, czy po prostu mam dopiąć rzemyk, czy po prostu pasek skórzany. To wszystko robię tutaj. O, jest jeszcze mój ulubiony model karmelowy i o, jeszcze jest taki wrzosowy, on jest naprawdę piękny. Ten jest nieco inny, bo jest zapinany na magnes. Także widzicie, jest. I ta torebka jest naprawdę bardzo ładna. O, już mi coś poleciało. I naprawdę stworzona w Krakowie, więc jest to coś oryginalnego. Jest to coś oryginalnego, co możesz podarować i wesprzeć polskiego twórcę. Tutaj jest bardziej naturalny, w takim odcieniu karmelu. On mi się kojarzy z takim ciepłem i już latem, słońcem tak naprawdę. Więc, i on jest na rzemyku, więc możesz wybrać całkowicie naturalny model albo po prostu ciemniejszy, może być też czarny. Tutaj jest inny odcień karmelu i tu jest akurat nie torebka z taką przekrętką, jak była wcześniej ta złota. Także te wszystkie dodatki możecie tutaj sobie wybrać. Możecie też wybrać rozmiar tej torebki. Także wszystko jestem w stanie naprawdę zrobić dużo, żeby
żeby zadowolić Was i osobę, która kupi to na prezent. Tak, żebyście byli zadowoleni z prezentu, który otrzymacie i żeby to był prezent z efektem wow. Oczywiście wszystko jest pięknie pakowane w takie naturalne torby. Które widzicie, Jennifer Aniston to nosi. Jakby wyglądała, no pięknie, no idealnie jej pasuje. Także, co ja mogę więcej powiedzieć? Już mi się nie zmieszczą tutaj te torebeczki. Jakby Święty Mikołaj wyglądał w tej torebce. Rzekłabym, że nie musisz być święty, by nosić fajne prezenty. Zapraszam do mojej pracowni. I oczywiście uprzedzam, bo będzie labrador. Mam czarnego psa, który jest mega, mega lubi się przytulać, więc i on zazwyczaj jest tutaj u mnie w pracowni, teraz się schował, bo nie lubi, jak robię mu zdjęcia, jak nagrywam te filmiki, bo wtedy po prostu zajmuję mu ulubione miejsce na dywanie, czyli środek. Niech to będzie wspaniały dzień i pozdrawiam Was ciepło z Krakowa, w którym jest teraz mega zimno. I naprawdę życzę, żeby to były mimo wszystko świetne święta, kolejny rok wspaniały i pełen wrażeń, ale tylko tych pozytywnych, spełnienia życzeń, a nawet zachcianek. Pa!